Siedem osób, w tym dzieci, trafiło do szpitali w wyniku podtrucia tlenkiem węgla w Siemianowicach Śląskich. Tuż po godzinie czwartej rano Straż Pożarna otrzymała informację od jednego z mieszkańców budynku przy ulicy Damrota, że w jego mieszkaniu najprawdopodobniej pojawił się tlenek węgla. Po przyjeździe strażacy dokonali pomiarów, a te potwierdziły obecność czadu. Przed przybyciem na miejsce osoby z tego mieszkania ewakuowały się na klatkę schodową, a ze względu na to, że skarżały się na zły stan zdrowia, zostały przebadane na zawartość karboksy hemoglobiny. U wszystkich osób wynik wyniósł od 27 do 39%. Osoby zostały przekazane będącym na miejscu zespołom ratownictwa medycznego. W trakcie działań okazało się, że w budynku podtruły się jeszcze trzy osoby. Pokrzywdzeni trafili do szpitali w Chorzowie, Siemianowicach Śląskich oraz Czeladzi.